Za pola karnego Bargiel bez większego sukcesu. Czy sukcesem zakończy się kontra zespołu gości? Dobry pomysł ze zgraniem piłki do prawej strony, ale zabrakło nieco dokładności. Ale dobre wyjście tutaj Wigier i zabrakło, żeby tu Bartek Babiarz zagrał dobre podanie. I to mogło przynieść sukces. Zagranie w pole karne. Czy będzie decyzja o 11, czy być może jednak w drugą stronę? Jednak rzut karny. Ależ tu niefrasobliwość obrońców. Cierpi Kacper Michalski, no ale państwo pewnie doskonale słyszą, krzyczą zawodnicy, nie ma szans. Spojrzymy. Zobaczmy, na to. My mamy tą możliwość i tutaj właśnie wyskoczył za linię obrony Lewandowski. Zobaczmy jeszcze raz. Spieszył się Mariusz Pawelec, bo to chyba po jego kontakcie. Uwaga na to, czy tę kartkę dostaje. Wszyscy. 38 minuta, rzut karny dla zespołu gości. Jest trafienie, 1-0, Wigry Suwałki prowadzą ze Śląskiem Wrocław. Mateusz Lewandowski bardzo pewnie podszedł do tej piłki, żadnych złudzeń Józefowi Burcie nie zostawił. Sam poszkodowany wziął swoje ręce, pewnie w środek. Czwarty gol Mateusza Lewandowskiego, tak jak wspominałeś, wypożyczony z Wisły Płock do końca sezonu. Siódmy mecz tego zawodnika, czwarty gol, całkiem niezła skuteczność. Tak, wykorzystał tą wojnę nerwów, jak dużo nie brakowało. Często tak, że gdzieś zawodnicy idą, ale zostawiają gdzieś tam nogę i piłka trafia, zobaczmy. Prosto w środek. Tak, idealnie. Ale wściekły Józef Burta.